Ile złotych jest warty twój ekwipunek w Pet Simulator 99? Dzisiaj się tego dowiesz, dlatego zapraszam do oglądania. Tylko tutaj muszę dodać, na samym starcie tego odcinka cross trading jest nielegalny, nie można tego robić, na pewno za to dostaniecie bana i stracicie wszystkie pety, dlatego nie cross tradujcie, ale chyba to już wiecie, prawda? Pierwszy bardzo popularny serwis do sprzedawania Allegro, wpisujemy sobie Pet Simulator 99 i zobaczmy to. 19 stron produktów, tak Preston, ludzie sprzedają rzeczy w Pet Simulator 99. I to naprawdę na masową skalę. Cała topka sprzedaje. Praktycznie większość osób z Ameryki sprzedaje pety. Ale Preston ma to totalnie gdzieś, bo gdyby chciał spanować każdego cross tradera, wybanowałby sobie połowę gierki. Ale pamiętajcie, cross trading jest, widzowie, nielegalny, nie można tego robić. Na pewno dostajecie za to bana. I co my tutaj ciekawego mamy? 1 miliard gemów za 55 zł. Okej, to jest nasza najtańsza oferta aktualnie. Mamy jakieś 9 huge za stówkę. Szukamy dalej, szukamy dalej. Co my tutaj znajdziemy? 10 miliardów gemów za 500 zł, HugePet za 2,40, HugePet w Polsce za 2,40 zł. Oczywiście nie można go kupić, bo za to dostaniecie bana. 2,40 zł. Schodzimy dalej, lecimy, widzowie, dalej. 1 miliard gemów 43 zł. 43 zł, widzowie, za 1 miliard gemów. To w tej ofercie wychodzi HugePet za 1,5 zł. Złoty, widzowie, 50 za huge'a. Miliard gemów za 43 zł. I serio myślicie, że Pet Simulator 99 jest super kondycji, jeżeli miliard gemów, czyli coś, na co sobie bardzo dużo osób nie może pozwolić w grze, jest tak tanie? Naprawdę ktoś jeszcze śmie twierdzić, że Pet Simulator 99 jest w dobrej kondycji albo chociaż w średniej? Titanic Pet za 550 zł. I paradoksalnie ta oferta jest droższa od tej na górze. I tutaj jak sobie dalej przeglądam to wszystko, to możemy sobie kupić, jak widzicie, nawet zabawkę drożej niż na Big Gamesie, bo czemu by nie? I tak dalej, miliard za 44 zł. Co się tutaj, widzowie, dzieje, nie? To jest naprawdę dla mnie, nie, to jest niepojęte. Ile osób po pierwsze sprzedaje, jaka to jest skala problemu? Czekaj, 30 huge petów za 4 zł? Nie, to już jest fake. A, na szczęście to było za jedną sztukę. Pamiętajcie oczywiście, że w cross tradingu on jest nielegalny. To już podkreślę po raz 10 i dalej nie będę tego podkreślał, ale teraz was mogą oszukać po prostu, więc jest to również ryzykowne. Zobaczcie, ile tego tutaj, widzowie, jest i nie ma. Chyba nie znajdę tańszej oferty, no trudno, no to będziemy się taką posiłkowali. Do tego materiału zainspirował mnie Nightfox, który wrzucił bardzo podobny odcinek, tylko że on przeliczał swój cały ekwipunek na różnego rodzaju robuxy, potem robuxy na dolary i tak mu wyszło. Oczywiście, jeżeli kupowalibyśmy różnego rodzaju pluszaki z Big Gamesa, albo jeżeli byśmy kupowali właśnie te Soul Eggi. No ja poruszyłem inny ważny wątek, czyli cross trading. Czyli jeżeli miliard gemów kosztuje około 40 zł w Polsce, to taki Nightmare Cut to jest koszt 1200 zł. Mój cały ekwipunek to około 40 miliardów gemów, właśnie licząc tego Nightmare'a. Czyli jest to 1600 zł, widzowie. 1600 zł, tyle warty jest mój ekwipunek w Pet Simulator 99. Nie chcę być niemiły, ale właśnie tak jak widzieliście, no jeden zwykły huge, jak przez, nie wiem, graliście powiedzmy przez miesiąc czasu i zarobiliście 3 huge, no to zobaczcie, ile tak realnie to jest mniej więcej warte, no nie? No i wiadomo, nie możecie tego sprzedać, nie możecie tego kupić, bo dostaniecie bana, pamiętajcie o tym. No ale jest to bardzo smutne, a wiecie, co jest jeszcze bardziej smutne? Że to są ceny na Allegro, a na Allegro płaci się jeszcze prowizje, kilkanaście procent i tak dalej. I ludzie po Discordach w Polsce sprzedają te gemy po 30 zł za miliard nawet. Oczywiście nie będę wam podawał żadnych takich Discordów, bo jest to nielegalne, ale możemy się z czymś takim spotkać. A wiecie, co jest jeszcze smutniejsze od tego, że Polska wcale nie ma najtańszych gemów. Że Ameryka, Kanada ma te gemy dużo taniej i ludzie, którzy potrafią szukać, naprawdę są w stanie znaleźć miliard gemów po 22 zł, 20 zł, maksymalnie 25 zł. 20 zł za miliard gemów, widzowie. 20 zł, rozumiecie? To jest nic, to jest naprawdę, widzowie, nic. Za 20 zł nie jesteście w stanie kupić legalnie na Robloxie jednego jajka. A nielegalnie ludzie sprzedają po 20 zł za miliard 1B. Czyli w sumie 20 takich jajek, jak nie więcej. Ile kosztuje takie jajko? No ja liczę z około 50 milionów, więc zobaczcie, jaki tu jest problem. To jajko kosztuje 57 milionów, ale teraz pomyślcie. Cross trading jest dlatego takim problemem, że nie jest banowany. I ludzie sobie, powiedzmy, w takiej Ameryce czy w Kanadzie myślą: kurde, ej, ja mam wydać 5 dolarów na jedno jajko w Pet Simulatorze, a może zamiast tego kupię miliard, ponad miliard gemów. I sobie za to kupię pewnie około 15 jajek na spokojnie. Wolę mieć jedno jajko, czy wolę mieć 15 jajek? Ceny w Pet Simulatorze są turbo przesadzone, jeżeli chodzi właśnie o
o ten sklep z robuxami i tak dalej, o te enchanty. No zobaczcie, 3200 robuxów kosztuje taki enchant. On jest nadal nowy. A wiecie, co ludzie robili na samym początku Pet Simulatora? Ja wam powiem, bo ci najlepsi gracze to też są takie widzowie big brain, że to się w głowie nie mieści. Dobra, patrzcie, co oni robili. Jesteśmy sobie na Big Gamesie, prawda? No i jak pewnie bardzo dobrze wiecie, Titaniki kosztowały $250, no nie? I wiecie, co robili gracze na samym początku? I Presto na tym 100% wiedział, ale mu to nie przeszkadzało, bo na tym zarabiał pieniądze. Zobaczcie, kupowali sobie takiego Titanika, nie wiem, niech będzie taki Titanic Lucky, to nie ma znaczenia, bo robili tak na każdym początkowym Titaniku. Kupowali go za $250, wrzucali go do Pet Simulatora, potem sprzedawali go, widzowie, za gemy. Gemy sprzedawali za prawdziwe pieniądze i pluszaka również sprzedawali za prawdziwe pieniądze, dzięki czemu po prostu zarabiali. Tak, serio ludzie tak robili, kupowali 10 Titaników, sprzedawali je za gemy, gemy sprzedawali za prawdziwe pieniądze i pluszaka potem też sprzedawali za prawdziwe pieniądze, kosząc na tym naprawdę niezły zarobek. No ale co zrobił z tym Preston? Preston na każdym kroku mówi, że cross trading jest nielegalny. Ale tak jak mówiłem, Preston aktualnie z cross tradingiem praktycznie nic nie robi. Dlaczego? No bo by stracił właśnie z połowę osób, straciłby prawdopodobnie najlepsze klany, ludzi, którzy i tak wydają bardzo dużo robuxów, bo jeżeli kogoś stać, żeby wydać powiedzmy $1000 na cross trading, to i tych samych ludzi stać na to, żeby kupować pluszaki i tak dalej. Bo przecież oni też wspierają Big Gamesa, oni też wspierają Pet Simulator. Więc nie jest to, widzowie, fajne, kiedy wiecie, w większości osób się mówi, że cross trading jest nielegalne, bo jest faktycznie na całym Robloxie i na Pet Simulatorze i faktycznie jest to banowane permanentnie, ale jednak wszyscy wiedzą, że tak naprawdę każdy cross traduje, każdy lepszy gracz cross traduje, taka jest prawda. W Ameryce to może serio z 90% najlepszych graczy cross traduje. Serio, Kanada dokładnie to samo. No jest to po prostu, widzowie, smutne, a aktualnie ceny są takie niskie ze względu na to, że ludzie sprzedają swoje ekwipunki w Pet Simulatorze, bo nie wierzą, że ta gra się po prostu podniesie. A jeżeli chcecie za darmo wygrać 2 Golden Huge Pety, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę. I paradoksalnie dzisiaj słowo kluczowego nie będzie, ale musicie w komentarzu napisać swój nickname z Robloxa i 5 słów losowych, może to być jakieś zdanie i tak dalej. Czyli musisz napisać swój nickname z Robloxa i 5 dodatkowych jakichś słów. Na przykład, mój tata pojechał nad morze i nickname z Robloxa. Ktoś inny powie coś innego, wiecie, o co chodzi. Więc widzowie, możecie sobie przeliczyć wasze ekwipunki, licząc 1 miliard po właśnie te 40 zł jak w Polsce na Allegro, po 30 zł jak na Discordach. Czy tak naprawdę warto jest grać tego Pet Simulatora? Czy tak naprawdę to jest serio jakieś super nie wiadomo jak mocne? Ale najsmutniejsze jest to, że Big Games nie banuje tego cross tradingu. To jest, widzowie, najgorsze, że Big Games tego nie banuje. Bo do momentu, kiedy nie będzie tego banowało, będzie Eldorado. Bo, ale pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Cross traderzy trzymają tą grę. Oni podbijają statystyki. Dzięki cross tradom udanym więcej osób grało, pomyślcie. Dostaliście, powiedzmy, od babci 20 zł. 20 zł powiedzmy w Ameryce, dobra, niech będzie $5, nie? Kupiliście sobie za to miliard gemów. Kupiliście sobie za to miliard gemów, za te, dobra, nawet niech będzie $10. To nie jest dużo, tak? Macie 25 huge. Będzie wam się chciało grać, jeżeli byście mieli 25 huge więcej w Pet Simulatorze? Oczywiście, że tak.